Witam w kolejnym dniu. Dzisiaj sobie pryśniemy sufit. Ładzią tutaj i do tej belki tylko. A nie, w sumie tu też można. Tutaj też. No. I tutaj kawałek. Bo tutaj trzeba będzie dać kątownik. Tu w pokoju też będzie można prysnąć. Nawet tutaj pokój będzie można cały prysnąć. Odcinając przy tym rogu i przy tym rogu. Bo wiadomo, drzwi tu jeszcze trzeba obrobić. Tak samo ściany już tutaj wszędzie można też pryskać. Oprócz tego tutaj, nie? To też sobie odetniemy w tym miejscu i w tym miejscu, nie? Żeby później to na raz tutaj machnąć. Jak drzwi już będą obrobione na gotowo. Ściankę też można machnąć będzie jutro. A i tą ścianę trzeba będzie przeciągnąć startem dwa razy. Ona jest tutaj długa, tu będzie na początku pomalowane na biało, a później może jakaś w przyszłości tapeta. Tak to wygląda. Powysychało. Tu jeszcze muszę przeciągnąć elbekiem. Po tym, z tej strony. Tu już sobie przeciągnąłem ten kawałek. Tutaj to się ręcznie obrobi. To agregatem to się napierdzieli dużo. Gładzi na to i no. Wezmę sobie, przedrapiemy te wszystkie jakieś takie, gdzie wystają te kreski pogładzi, co są, i odpalamy agregat i lecę z sufitem. Dobra, tu już mamy wszystko odrapane, agregat przygotowany. Tutaj wstępnie jest obrobione. Z tej się licuje. Tak. I taki kawałek tylko widać. Dobra, ciśnienie nabić. Tak tutaj. Od razu cały sufit psiknę, się ściągnie i gotowe. To jest jedna lampa tylko i nic poza tym. Lecimy od razu na goły tynk. Jeszcze drugą polecę w poprzek. Krater się już tu robi. Trzeba tutaj podgarnąć.
Weź tam rzuć okiem na ten. Gdzie pryskał. Teraz w tą stronę. Najpierw sobie ściągnę tutaj przy suficie. Widać takie nierówności.
Zawsze sobie ciągnę pióro po skosie, dlatego że jak gdzieś jakiś dołek będzie, to mi przez niego łagodnie przejdzie. Poprawki porobić, bo tego nie ściągnę tu w rogu, jest krzywo, albo po prostu za mało narzuciłem. No co chodzi, jak jest dołek i lecimy prosto, to pióro nam wpadnie w ten dołek i wyjdzie z niego, czyli będzie taki, a jak zrobimy to pod skosem, to sobie bez problemu przez niego przejdzie, wyrównując powierzchnię. Tu jeszcze poprawimy. Jak coś się nam nie chce zalać, jakiś dołek czy coś, to trzeba to ręcznie pokażę. Czy ja sobie tak przykładam, że biorę i od razu lecę pod skosem. Wtedy wszystko się fajnie zalewa. Dobra, przekładam agregat stamtąd tu i lecę tam do sufity. Jeszcze tu popatrzę, może trzeba to poprawić. Ewidentny dołek jest. A tu za dużo towaru. Dół tu zostaje, którego prawdopodobnie trzeba będzie później poprawić, ewentualnie no, już go nie zaleję. O, prawie. Jeszcze raz. Oh.
kurwa. Jednak te rogi to trzeba ręcznie. Przy tych tynkach. Staram się pióro trzymać jak najbliżej sufitu. Nie tak, tylko w ten sposób, żeby rozgarnąć, wyrównać, a nie ściągnąć, a nie się... No. Żeby zrównać masę, a nie ją ściągnąć. Widać, że za dużo jest. Przekładam machiny i lecę tak. Dobra, maszyna na stanowisku. Ten kwadrat sobie tu się śmigniemy. I pryskamy dotąd, aż nam w ogóle pozalewa cały tynk. Czasami gdzie niegdzie się mało dostanie tynku, znaczy tej gładzi, na przykład tu w rogu. Trzeba trochę dodać. I tu wszędzie jest git.
A tutaj paproch z tego wiadra zassało. Nie, dobra, to sobie możemy ciśnienie spuścić. Prawie by już zassało powietrze. Agregacie APX chyba, jak się będzie nazywał, APX, co? Ten agregat, ten taki, ten nowszy od T-Maxa, ten co miał ten wibrujący. Osobno można było kupić? Tak, to i jeszcze jakieś, co najwyższe było. A, ale to, to ten, smart control, ale to jest, no to już wbudowane jest w tym, nie? Na przykład są takie agregaty, które nie mają wbudowanych, nie? Ten malarski, co jest na górze, no to on ma wbudowany, nie? No dobrze, jak ten, że jak tam kupa jest problem z prądem, to no, nie odcina. No, jak nie odcina? A no, to o tym mówię, nie? Te, co nie mają, to dodatkowo się dokupuje na kablu, nie? No. Wziąć ten, dokupić, tylko że to tak jak mówiłeś, twarde wiadro by musiało być, nie? Żeby przenosiło wibracje. No na to jak wiesz. Gajfas plastikowy. Co? Gajfas plastikowy. No, no i wiesz, wibruje kurde i... I cały czas masa jest... Tylko wiesz, ta jest gęsta, nie? Nie wiem, nie wiem. Może raz w miesiącu odpalasz agregat na 2 dni, to jest ten. No. No pewnie krzyknął sobie ten, na konto to, żebyś... Ha, no, pewnie. Dobra, czas ściągać, bo nam to przyschnie. No, jak za same rolki do wyciskania worków, kurde, 2000. To już bez przesady. To słońce wali. Przysycha albo... O, źle ściągłem. Za grubo towaru. Tam gdzie jest za grubo, to trzeba bardziej na ostro ściągnąć, żeby zebrać tego towaru. Zapomniałem sobie ze ściany ściągnąć najpierw.
odbywa.
tej lampie. To już się poprawi później, jak wyschnie. Dobra, teraz tutaj. Od razu to trzeba po całości. Czy nie, no etapami muszę, bo to nie po całości, nie pierdolę tego. Machnę. Bo mi przyschnie. Za bardzo. Dobra, tu już działamy. Znaczy fale. Jak to dupnąć? Tu połowę, tu połowę. Jedyń. Podgarnąłeś tam? Co? Podgarnąłeś? Weź tam, popatrz.
Co? Nie, nie, bo jeszcze mokre było. O, to musi stwardnąć. Trzeba będzie dokładać? Trzeba, nie? Zostało? I ten kawałek tu. Tu, no i tu, nie? No worek jeszcze, nie? Kurde.
pieprzona lampa. Czekamy. Trzeba parę razy przeciągnąć. O kurde, tu się już marzę. No. Aż jakiś Kraków dzwoni. Mam to samo dziś. Ja. Dobra, to się zeszlifuje. Tu się poprawi, tu będzie. Tam wejdzie? Czy nie wejdzie? Zmieśni się. Co?
Będzie wiadomo służycie, ile idzie na taki surowy tynk. Na ten u Grądeckiego poszło 0,9 litra na metr. Po szarym, no. No tu koła może podobnie wyjść. Znaczy ciut więcej może. Wiesz, jak był wiaderek? Co? Ciut więcej, ale będzie pofalowany. Czekaj, kupiłem 3 teraz. 3. Czwarte było tutaj, a piąte było we wiaderku. No ale tutaj mamy gdzieś 1,5 jeszcze, nie? W tym wiadrze. Dobra. Psiknę tu dalej. Później tutaj, tu nie wiem, kurde, w tej wnęce to ręcznie przejechać. To się... Co tam się dzieje? A pokaż tą skubalię, ona ile ma? Nie wiem, chyba za szeroko. No, a tą łopatą? To jest która? 8, nie? No, on to tą... Nie. A, 25, no tak. Chyba, nie wiem, czekaj. Ale no możliwe, że taka jak tamta, bo ona ma 10 cali, no to... 25. Ale zobaczymy. Gdzie ta łopata jest? Tutaj. Odciut mniejsza, no ale i tak nie wejdzie. No ale jakby tak wziął po skosie, przyłożył. Już lepiej ręcznie to nałożyć taki kawałek, to... się nie stanie. Trzymo. Nie, tutaj ten kawałek to. Jeszcze tu nie. Teraz tu było to łączenie. Trzeba to rozszpachlować. Thank you.
Co? Ściany pryskamy. No ale... Tu trzeba się spierdolnąć, nie? No, no, no. To szarakiem, nie? Znaczy no... Szarej, to ja już pierdzielę jakiś inny kupię. Startowy. Podnieś to. To ten szary to... Kurde, jedno człowiek namęczy. Przy nim. Ścianę by tu można było dupnąć. Co? Może jakąś ścianę można by było dupnąć. Ale to ci ręcznie się zrobi tutaj. Nie, sufit można prysnąć tu. Tam w kuchni. Gdzie? No. I tu. Ale to jest poprowadzone. Wyschło. Co? Nie rozumiem. Dobrze, że jest pogromadzone. No dobrze, no to nie być. Jeszcze trzeba psiknąć kawałek gdzieś tutaj.
Stąd. Albo to się psiknie jak dzisiaj ściany psikać. Jeszcze kątownik wytynkować. Nie. Tu widać tynk. Tak więc się może tu przedzierać. Będziemy widzieć. Ale tu jest, tu jest. Teraz trzeba ręcznie poobrabiać tutaj ten wymsik. Czoło. Nie. No. A tu co się stało? Się wydarło, też trzeba poprawić. Tutaj też. Krecha. Tu trzeba będzie przeciągnąć startem, ale to trzeba kupić. Dobra. Przycisnąć. Dalej. To do później. Tutaj przy tym słupie na górze myślałem, że to będzie jakoś obrabiany ten słup. Tu po bokach. Ale inwestor chce mieć gładź do samego słupa bez żadnego ćwierciałka czy coś w tym stylu, nie? Dlatego tutaj muszę sfazować, tak jak z tej strony, wkleić ślizgową, zazbroić i wygipsować. Więc trzeba to drżnąć. Tak sfazować i wkleić taśmę. No i tak sklejamy taśmę. Akurat idealnie dochodzi do końca. Jak sobie pierwszy pasek już obczaję, w którym miejscu go wklejać, żeby po wciśnięciu tam taśma idealnie dochodziła, to teraz już mam tutaj podgląd. Przykładam tu, idę po linii i mi powinna na 100% zejść tam do końca, bez problemu.
żeby nie było jej czasem za dużo, za mało. Taśmy tu mam wklejone z góry na dół, a tutaj muszę zaszlifować kawałek, żeby wkleić normalnie taśmę, żeby mi tu zaś buła nie wyszła, tylko to się zlicuje później z tą płaszczyzną już. Papier 40 i widać jak łatwo schodzi gładź. Niektóre śruby trzeba będzie odkręcić, a nie, bo w sumie tu papier przyjdzie. To zakryje, nie będzie ryza wychodzić. No i w taki sposób muszę zedrzeć z tej i z tej strony. Odpylam sobie wilgotnym pędzlem. Ogruntować niczym. Okej. Pyk. Teraz muszę wario rozrobić. Wypełnić spoinę. Jutro się wklei taśmę. I tak wypełniamy. Sobie. W ten sposób wypełniam. Dobra, lecę dalej. No i dobra, obrobione. Z tej git wyschnie, jutro się taśmę wklei. Akurat tutaj, znaczy nie ta, ale tamta akurat tu wejdzie. Po szerokości będzie git. Dobra. Muszę starta kupić, żeby to przeciągnąć. Pyk, tu. Tak. A, już powoli
wyschnie. To już widać przejaśnienia. Tak mi schnie. Chcesz dziś wario? Co? Wario, potrzebujesz? Co? Nie, tu nie. A, trzeba taśmę wkleić. Dobra, to się jutro wklei. Tu wyschnie, jutro wkleimy lizunkę. Tynkiem się obrobi. Będzie gotowe. Trzyma tu nie gładzią, nie? Dobra, agregat stoi do jutra. Jutro tu będziemy ściany psikać. Także tego. Trzeba pianką fuknąć z tej strony. I z tej. Tu za duże dziury są i po co tyle ładować towaru. Tu to samo. Ta szpara. Tu jest. Tu się wypełni. Tu będzie. Jak wyschnie. Zaciągnęli to. Wysmarowali. Dobra. No na dzisiaj tyle. Dzięki, cześć.